Słyszałeś o kolejce z piekarni do samego sklepara? No nie pierwszy raz. No, w Olinie jest tyle sklepów spożywczych, w ogóle odzieżowych, a w piekarni? Nie wiem, zobaczmy dlaczego tak duże, taka jest tam duża kolejka. Właśnie. Wczoraj widzieliśmy wielką kolejkę do piekarni i zastanawialiśmy się dlaczego. Jak długo istnieje ta piekarnia? Piekarnia istnieje od 2000 roku, prowadzona przez obecnego właściciela. Jesteśmy piekarnią tradycyjną, rzemieślniczą. Jest to tak zwane rękodzieło, nie używamy maszyn, dużej mechanizacji, tylko wszystko praktycznie ręcznie wytwarzamy. Co daje takiego aromatu w tym sklepie? Fermentacja poprzez wprowadzenie kwasów metodą pięciofazową, że kwas daje specyficzny smak i aromat nadaje chlebkowi naszemu. A do bułek czy do bagietek stosujemy podwodę, tak zwany zaczyn, który przez 3 do 5 godzin musi dojrzewać, fermentować i później on nadaje ostatecznie smak i aromat naszemu pieczywu. Tu jest piec. My mamy na kamieniu ceramiczne piece, RK54 tak zwane. Jest 24-blachowy, piec kanałowo z rurkami Perkinsa, płyty manierowe. To jest ten piec, to ma około 60 lat. To gdzie teraz? No, szliśmy do młyna, tam gdzie trzeba ją mokre. Chodźmy. Witam Was w młynie, który kiedyś był wiatrakiem. Jest to obiekt, który w tej chwili nie pracuje, ale pracował przez blisko 150 lat. Zawsze ludzie potrzebowali korzystać z tego obiektu, ponieważ spożywamy bardzo dużo ziarna w postaci mąki. Na początku były to ziarna tego typu, ręcznie napędzane, czyli ziarna ręczne, które przyjechały tutaj na Pomorze z repatriantami, ale one były bardzo mało wydajne. One zapotrzebowanie domowe jak najbardziej były w stanie zabezpieczyć, ale ten obiekt był zbudowany po to, żeby całe miasto, czyli Wolin, miało chleb, w zasadzie mąkę, a dopiero potem chleb. Widzicie dwa różne ładniki. Jest mniejszy, który ma jedną parę walców, a ten jest bardzo nowoczesny, chociaż pochodzi z tego samego okresu, bo ma aż dwie pary tych walców. Młyn w ciągu doby potrafił zmielić około 8 ton ziarna na mąkę. Wystarczało to w zupełności, żeby zapotrzebowanie do całego miasta zabezpieczyć. Cóż to jest za urządzenie? A to urządzenie to jest odsiewacz poziomy. Mlewo, czyli zmielone ziarno, trafia tutaj przez system przenośników wyłkowych, które widzieliśmy na dole, przez zwrotnię, która jest nad nami, do właśnie tej skrzyni. To jest zespół takich drobniutkich, bardzo sił. To jest tkanina, to jest sztuczny jedwab. I trafia mąka, te mlewo, na te sita i jest odsiewana. A żeby się nie zapychały te właśnie sita, wewnątrz są takie małe szczoteczki, które czyszczą automatycznie te właśnie sita. Ile w użytkowaniu był ten młyn? Młyn funkcjonował około 150 lat i około lat 90. został odłączony z powodu złego stanu jakby sanitarnego. Po prostu widać, że woda przechodzi, przesącza się przez mury i wymaga bardzo kosztownego remontu. I mam nadzieję, że uda się to zrobić i żeby młyn dalej był młynem i jeszcze może nawet wiatrakiem. Ale to takie moje małe marzenie. Widziałeś, do czego doprowadziła nas polska kanapka? Dzięki naszej wycieczce na pewno będziemy inaczej spoglądać na kanapkę.